Witam was serdecznie, kochani. Dzisiaj będzie kolejny przekaz. Tym razem Luz de Maria de Bonilla z Argentyny z 1 listopada 2021 orędzie świętego Michała Archanioła. Zapraszam was serdecznie do wysłuchania. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, słowo przychodzące z wysoka jest prawdomówne. Jako książę Legionów Niebieskich bronię was przed złem razem z moimi legionami. Trwam z mieczem uniesionym w górę, trzymam moje ramię w gotowości, aby dać rozkaz mym legionom i działać w wyjątkowy sposób ku wspomożeniu dzieci naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Jako pokolenie daliście się zwieść, przyjmując to, co jest przeciwne prawu Bożemu, prawu, które prowadzi każdego człowieka do trwania w swoim centrum ciążenia, tak aby nie istniało oddzielenie między tym, co naturalne, a tym, co duchowe w człowieku. To, co zarządzono w prawie Bożym, ma prowadzić człowieka do bycia przedłużeniem woli Boga, który rządzi wszystkim. Dlatego ten, kto zna prawo Boże, prowadzi siebie prosto w poznawaniu i wypełnianiu przykazań. Wprowadzajcie w czyn Boże prawo. Nie recytujcie go z pamięci, ale za każdym wyrażeniem znajdujcie, ile od niego się różni w waszym życiu i jak wiele jeszcze nie wypełniacie. Bądźcie bardziej duchowi. Oddzielcie się od tego, co światowe, abyście nie wpadli w ignorancję i z jej powodu nie kierowali się kryteriami wyłącznie osobistymi, nie mogąc odróżnić tego, co dobre, od tego, co złe. Ludu Boży, istnieje tyle fałszywych nauk bez duchowości, nie prowadzących do świętości ani do prawdziwego braterstwa, a których celem jest kształtowanie osób pysznych, wszystko wiedzących, które nie akceptują zdrowej nauki i włóczą się od jednego miejsca do drugiego. Te osoby bez miłości w sercu trzymają się swoich własnych interesów. W chrześcijaństwie duchowość kształtuje. Osoby prowadzone przez Ducha Świętego, poszukujące cnót i darów prawdziwej liturgii, sakramentów i przykazań, osoby, które obfitują w miłość miłosierną, zrozumienie i miłość bliźniego, osoby mające prawdziwe poznanie i niezachwianą wiarę. Duchowość prowadzi do dążenia do świętości. Szukanie w innych wodach tego, czego jak sądzicie nie znajdujecie w Piśmie Świętym, jest znakiem, że nie jesteście osobami mającymi dyspozycję ku jedności ani ku poznaniu, które prowadzi was do porządku, miłości i wiary. Ludu naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, jest to chwila, w której człowiek zbuntuje się przeciw swoim rządcom, tym, którzy przywiedli was do cierpienia. Niepewność ogarnia ludzkość wobec śmierci tylu waszych braci. Niepewność wobec głodu, który się zbliża, wobec kroków ku wojnie, które będą bardziej wyraźne, skoro przejdą od gruźb do broni, od prowokacji do działania. Podburzani przez demony, które krążą po ziemi, do walki, przeciw którym zostaliśmy posłani. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, odmawiajcie różaniec święty sercem. Przyjmujcie naszego Króla w Najświętszej Eucharystii, należycie przygotowani, abyście nie potępiali się, przyjmując Go w stanie grzechu. Bądźcie ludźmi pełnymi pokoju, żeby demon was nie opętał,
Celem szatana jest was sobie podporządkować. Jako lud Boży nie pozwólcie na to. Będziecie świadkami znaków na niebie, których nie będziecie potrafili wytłumaczyć. Zostaliście wezwani do tego, aby miłować i trwać w służbie Przeświętszej Trójcy, poszukując dusz, tak aby nie zginęły. Dzieci naszego Króla, módlcie się za Stany Zjednoczone. Niepokój ludzi doprowadzi do protestów. A to, co się dzieje na świecie, to oczywiście przybiera na sile. Dzieci naszego Króla, módlcie się za wielki naród. Pewnie tutaj chodzi o USA. Zażąda ustąpienia swojego rządcy. W przekazie jest tutaj, chodzi o być może Joe Bidena i wyniesie kobietę. Być może chodzi o Kamelę Harris. Dzieci naszego Króla, módlcie się. Wulkany dalej budzą się z wielką siłą, uniemożliwiając transport powietrzny. Ziemia się trzęsie, wywołując wielkie, większe przerażenie. Dzieci naszego Króla, módlcie się. Ciemność opanowuje ziemię. Ciemność, która nie pochodzi z ręki Bożej. Ludu naszego Króla, trwajcie w czujności. Komunizm posuwa się naprzód i staje do walki, wykorzystując sztuczki demona, aby zwyciężyć swoje ludy, które odzyskają wolność. Na całej ziemi będą miały miejsce zbrojne rozruchy, dlatego moje legiony niebieskie są wciąż z wami. Uważajcie. Wywołali brak produktów, aby wywołać chaos społeczny. Pospieszcie się, nie czekajcie, aż będziecie mieć znaki, żeby działać, bo z powodu tego nie zdołacie się przygotować. Żyjcie w oczekiwaniu. Dlatego wejdźcie w głąb Bożej miłości. Błagajcie o Bożą ochronę i opiekę naszej Królowej i Matki Czasów Ostatecznych. Strzeżcie lekarstw, które dało wam niebo. Nie pogardzajcie nimi. Trwajcie zjednoczeni. Bądźcie sobie nawzajem życzliwi po bratersku, zjednoczeni, zjednoczeni. Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus włada. W wierności i miłości ku Przenajświętszej Trójcy, święty Michał, Archanioł. I jeszcze tutaj komentarz, Luz de Maria. Bracia, tej nocy dano mi ujrzeć część legionów niebieskich. Ujrzałam świętego Michała Archanioła, imponującego w zbroi i z mieczem uniesionym wysoko, choć jego dobroć i miłość w nim pozostają. Dano mi zobaczyć wiele krajów Ameryki Południowej, jak uczestniczą w przewrotach społecznych. Widziałam też Kubę. Ujrzałam ziemię w ciemności, a pośród tej ciemności ujrzałam ludzi atakujących swoich braci, lecz legiony niebieskie przybywały z pomocą ludowi Bożemu. Ujrzałam ludzi modlących się w oddalonych, ukrytych miejscach albo w swoich miejscach zamieszkania. Jednakże obecność legionów niebieskich jest odczuwana przez lud Boży i przez tych, którzy się nawracają, dając ludziom siłę i nadzieję. Święty Michale Archaniele, daj mi z Twej wierności być wiernym jak Ty. Amen. Kochani, tak, w przekazie tutaj było, należy się przygotować jak najbardziej. Też ludzie tutaj mi się pytają, no, w wiadomościach, też w komentarzach, jak z tymi przygotowaniami i tak dalej. Chodzi o to, że na przykład taki przekaz, no to tutaj mamy bardziej o, chodzi o Amerykę Południową, jest mowa o Stanach Zjednoczonych, Kuba, tak? No to tutaj ta część świata i musicie wiedzieć, że przekazy są różnie podawane. Jeżeli są w Polsce podawane przez proroków, no to jest to w innym charakterze. Tutaj mamy, ewidentnie chodzi o, oczywiście o Zachód.
akurat o Ameryki, no wiadomo, w każdym kraju będzie inaczej. Te niedobory żywności, różnych artykułów będą po prostu, no jakby, no nierówne. Będą kraje, po prostu jakieś regiony, w których będzie to jakby bardzo odczuwalne, a w innych być może mniej. Więc tu jest jedna sprawa. Druga sprawa, no to oczywiście to przygotowanie do oświecenia sumień. Jak było podane w ostatnim filmie, chodziło o kometę. Ktoś tam też podważył no, troszkę ten przekaz. Oczywiście szanuję każdą wypowiedź, ale tak to się stanie, że będzie znak na niebie, znak w kształcie krzyża. Wiele wskazuje właśnie na to, że się zderzą dwie jakieś komety, dwa ciała niebieskie i spowodują taki wybuch i powstanie właśnie tego krzyża, w jakiej formie po prostu będzie on widoczny. No i będziemy mogli go obserwować z każdej części świata. Na początku wszyscy będą w szoku, później w mediach będą próbować to wytłumaczyć jakimś no, dziwnym zbiegiem okoliczności i tak dalej. Ale wszyscy, oczywiście tutaj wierzący, będą wiedzieli, o co chodzi. No i oczywiście chodzi o to prześwietlenie sumień, więc musicie być wszyscy gotowi. I tak jak było w tym ostatnim też przekazie, ta masoneria już no, działa od bardzo dawna, więc dlatego to tak wszystko wygląda. Dlatego to jest tak wszystko jakby zaawansowane i jeżeli ktoś nie słyszał, no to zapraszam do odsłuchania tego ostatniego filmu. Tam były bardzo interesujące, bardzo rzeczowe przekazy od żywego płomienia. No i sami widzicie, co się dzieje na naszej granicy wschodniej. Być może jest to po prostu jakaś prowokacja do większych działań, do jakby do zaczęcia szerszych jakby działalności ze strony tutaj, nie wiem, Białorusi, Rosji i tak dalej. Więc dzieje się coraz po prostu bardziej. Sami widzicie, co się dzieje. No a nam tak naprawdę pozostaje tylko czekać i oczekiwać tego, co się będzie wydarzało. Ja teraz Wam dziękuję za wysłuchanie tych moich paru słów. Oczywiście zachęcam Was gorąco do komentowania, do wypowiadania się pod tym nagraniem. I my usłyszymy się już niebawem. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie.